Szanowni Państwo, podczas jednej z ostatnich sesji Rady Miejskiej Grudziądza zwróciłem problem na brak miejsc parkingowych w naszym mieście dla autokarów. Problem ten zgłosił mi przewodnik turystyczny, pan Grzegorz Macha. I podczas sesji pan prezydent zaproponował, aby autokary, które przyjeżdżają do Grudziądza, mogły parkować na grudziądzkiej marinie. To do końca nie rozwiązuje problemu, ponieważ, jak zauważył słusznie pan przewodnik turystyczny Grzegorz Machaj, do Grudziądza przyjeżdża bardzo dużo turystów, którzy są w wieku senioralnym. Przejście z mariny na grudziądzką starówkę, na grudziądzki rynek stanowi dla nich spore wyzwanie, spory problem. Dlatego też wyszedłem z inicjatywą, będącą alternatywą do rozwiązania pana prezydenta, aczkolwiek wpisującą się w to rozwiązanie pana prezydenta, aby stworzyć warunki umożliwiające autokarom, które przyjeżdżają do Grudziądza, zaparkowanie na chwilę wzdłuż Alei Królowej Jadwigi na czas wyjścia turystów z autokaru. Później, żeby autokar mógł wjechać na Błonia Nadwiślańskie. Dzisiaj jest to niemożliwe ze względu na obowiązujący zakaz ruchu i brak wyłączenia dla autokarów. Żeby autokar taki wjechał na Błonia Nadwiślańskie, tam zawrócił i pojechał na marinę zaparkować, oczekując na turystów, po których ponownie powróci na Aleję Królowej Jadwigi, gdy ci skończą zwiedzać naszą grudziądzką piękną starówkę. W związku z tym, że pojawiła się w przestrzeni publicznej taka informacja z Zarządu Dróg Miejskich, że taki problem nigdy nie był zgłaszany do Zarządu Dróg Miejskich i można było wywnioskować, że problem ten jest niezauważalny w mieście, że tego problemu jakoby nie było w mieście. Po artykule w grudziądzkich mediach zwrócił się do mnie ponownie pan Grzegorz Machaj, który stwierdził, że no nie można tak zostawić tego problemu. W związku z tym wystosowałem interpelację do pana prezydenta z prośbą, aby naprawdę ten problem wybrzmiał w naszym mieście i aby naprawdę z tym problemem się zmierzyć i go rozwiązać. Komunikat z Zarządu Dróg Miejskich był taki, że wybrukowanie terenu na Błoniach Nadwiślańskich wiąże się z jakimiś kosztami. Dokładnie nie wiemy, jakie to są koszty, dlatego też w interpelacji pytam pana prezydenta o to, ile kosztowałoby utworzenie 3 miejsc parkingowych na Błoniach Nadwiślańskich dla autokarów, które przyjeżdżają do Grudziądza. To jest jedna kwestia. I druga kwestia, proponuję też, aby utworzyć warunki do tego, aby autokary, które przyjeżdżają do Grudziądza, tak jak już wcześniej wspomniałem podczas obrad sesji Rady Miejskiej, mogły zatrzymać się oficjalnie na Błoniach Nadwiślańskich czy wzdłuż Alei Królowej Jadwigi na czas wyjścia turystów z autokaru, a następnie pojechać, tak jak już wcześniej powiedziałem, na marinę, ale teraz oddaję głos jeszcze panu Grzegorzowi, który tutaj jest specem i dla mnie autorytetem w zakresie turystyki. No, może bez przesady, ale no prawda jest taka, jak pan Paweł mówi, ale w innych miastach jest to rozwiązane po prostu. No my staramy się jak najbardziej przyjmować tu turystów z otwartymi ramionami, bo mamy czym się chwalić, mamy co pokazać, ale no pierwszy punkt wycieczki to jest właśnie parking dla autokarów. Miałem przypadki w swojej działalności przewodnicko i pilotskiej, że właśnie przyjeżdżał autokar, przyjeżdża za chwilę Straż Miejska i są problemy tego typu, że no, trzeba wyjechać albo zapłacić mandat. No a tą propozycję, którą właśnie oferują inne miasta, nawet to 15-minutowy parking taki nie musi być dla 3 autokarów, bo u nas takiego szału autokarowego wycieczek nie ma, ale 2 miejsca, stanowiska takie, żeby można było na 15 minut zatrzymać się, wysadzić grupę i podjąć ją. Później autokar może oczywiście odjechać w inne miejsce, na marinę, tak jak pan prezydent proponuje, ale dla seniorów, dla ludzi starszych, przyjeżdżają tacy w większości tutaj zorganizowane grupy, to jest problem już właśnie parkowania. No i drugi problem, który chciałbym poruszyć, to jest problem braku toalety w tym miejscu. To taka prozaiczna sprawa, ale jak wysiądzie 50 osób z autokaru i wszyscy chcą do toalety, to zajmuje w tym toju jednym, który tu mamy, 1,5 godziny dla tylu osób, żeby załatwić takie proste życiowe sprawy. No nie rozumiem to problemu, to, że można pójść do rynku i załatwić się tam przy rynku w sezonie, bo przynajmniej taka jest możliwość aktualnie. Ale widziałem miasta no mniejsze od Grudziądza, chociażby Muszyna, gdzie są takie stacjonarne toalety, nie typu toj, jak tutaj znajduje się nasz, stacjonarny, bardzo ładnie zadbany, taki w formie kontenera. No to daję to tylko pod rozwagę, bo wiadomo, nie ode mnie to zależy, ale no prozaiczna sprawa, jedzie wycieczka do Grudziądza, którą ja prowadzę autostradą, no to zawsze proszę ich, żeby zajechali na MOP,
załatwili te sprawy życiowe, że tak powiem, albo jak jadą drogą krajową gdzieś na stację paliw i przyjechali tutaj już, że tak powiem, gotowi do zwiedzania, a nie do załatwiania innych potrzeb, że tak powiem. No i ten problem, no wypadałoby rozwiązać, jeśli chcemy przyciągnąć turystów, no to musimy o nich zadbać pod tym względem również, bo no takie prozaiczne sprawy niby, a jednak bardzo rzutują. Turysta do Grudziądza nie przyjeżdża na długo, na 2 godziny, na 2,5 i wystarczy, bo żeby pokazać te najważniejsze atrakcje, no a żeby go przyciągnąć, no trzeba go czymś zachęcić, a w tym przypadku no to jest ten problem, jak pan Paweł powiedział, że ani miejsca dla autokarów, ani też toalety takiej sprawiedliwego zdarzenia, którą można mógłby turysta wysiąść z autokarów i skorzystać z tego. Pierwszy problem to brak miejsc parkingowych. Trzeba ten problem jakoś rozwiązać. Drugi problem to, tak jak pan Grzegorz wspomniał, brak toalety z prawdziwego zdarzenia. W związku z tym w interpelacji poruszam pierw koszt wybudowania miejsc parkingowych i druga kwestia to pytam pana prezydenta, czy zamierza podjąć działania, żeby tutaj w obrębie grudziąckiej Starówki powstało kilka takich toalet, które będą o wyższym standardzie niż ta toaleta, która dokładnie znajduje się przy Alei Królowej Jadwigi, no bo rzeczywiście ona, no to jest wstyd dla miasta, że mamy taką toaletę. Wiemy, że to wszystko wiąże się z jakimiś konkretnymi kosztami. Dzisiaj nie wiemy, jakie to są koszty, dlatego też trzeba zrobić dokumentację kosztorysową i starać się pozyskać środki zewnętrzne, a jeżeli nie będzie możliwości pozyskania środków zewnętrznych, no to sfinansować sukcesywnie, bo nie mówimy tu, że nagle ma powstać, nie wiem, w jednym roku, nie wiem, 5 czy 10 toalet, ale można to co roku, chociażby po jednej toalecie w Grudziądzu nowej postawić i taką inwestycję zrealizować.